próbuję wtłoczyć referencję. O. Oh! No i się wtłoczyła. Zobaczcie, jakie to fajne. Mechanizm wtłaczania referencji pozwala uniknąć nadmiaru specjalizacji szablonów. Przez prościutkie przykłady najszybciej załapiemy o co chodzi. Zobaczcie. Proste sprawy, popatrzcie. X jest dziesiątką i to jest typ int. Wkładamy X do funkcji fufu. fufu -fu Fufu definiujemy tutaj, jest bardzo prostą funkcją, jest szablonem. T reprezentuje dowolny typ. x jest argumentem typu t. Ponieważ tutaj nie mamy żadnej referencji, domyślamy się, że x będzie kopią. Nie będzie tutaj referencją, zatem będzie przekazanie przez wartość, czyli praktycznie kopia. W środku tylko tyle, że wyświetlamy sobie ten x, zakładam, że da się to zrobić i zwiększam go o 1, zatem domyślam się, że to raczej pracujemy na liczbach, chociaż może też iterator się przesunąć, ale to nieistotne, chodzi o zrozumienie czegoś, że tutaj nie mam referencji, zatem przekazuję jakąś klasę, jakiś typ, ale nie referencję. Ale, no właśnie, tutaj sobie wywołajmy tak klasycznie: x jest dziesiątka. Fufu się tu przedstawiło, fufu 10. Jeżeli jeszcze tę linijkę wywołamy, to widzimy, że ten x, który przekazałem, nie zmienił się, czyli ten x był faktycznie wewnątrz funkcji tylko kopią, bo chociaż się tutaj stał jedenastką. No to po wyj wyjściu z naszej fufu, przy takim wywołaniu, x ten pierwotny nie stał się jedenastką, nie powiększył się. Kopia, nie referencja, ale. Linijkę niżej. Wykorzystuje mechanizm wtłaczania referencji. Zobaczcie, funkcja ref. Jako argument dla ref podajemy ten sam x. I co się teraz stanie? Otóż teraz, argumentem dla fufu jest ten ref od x. I wtedy ta sama funkcja szablonowa zadziała tak, jakby to, była, jakby to było t z referencją. Czyli tak jak tutaj w komentarzu. Miałbym taki jeszcze szablon. Normalnie musiałbym ten drugi szablon stworzyć przy właśnie o takiej definicji, aby móc skorzystać z referencji, ale teraz już nie muszę. Ten szablon obsłuży referencję. Zobaczcie, wykonajmy sobie tę linijkę. Ponownie Fufu się przedstawia, ma dziesiątkę, ale x stał się już jedenastką. Zatem tak to zadziałało, jakbym miał szablon z argumentem, który jest referencją. A tutaj na funkcji fofo pokazałem jeszcze, jak wtłoczyć stałą referencję. cref CONST, REF. Okay? I tutaj fofo już nie modyfikuje x, -a. o tu mamy fofo. Fofo tylko wyświetla ten x, i ponownie nie będzie dzięki temu wtłaczaniu referencji trzeba definiować naszego szablonu z funkcją fofo, który ma o taki tutaj argument. CONST, T, AMPERSAND X. Nie trzeba, wystarczy T od X. A potem możemy wtłoczyć referencję o tak, jak tutaj, w tym miejscu. I widzimy, że też oczywiście spokojnie tutaj zostanie wysłana wartość x. Oczywiście jedenastka, no bo już wcześniej x nam się zmodyfikował. No to teraz, a jaki typ ma ta nasza wtłaczana referencja? Czy ma jakiś swój typ? A no, ma, zobaczcie. A teraz mam wektor, który ma w sobie takie dziwne typy. Będzie przechowywał elementy dziwnego typu. Będą to typy reference wrapper. Które to znowu reference wrapper mają typ int? Będą właśnie to takie obiekty, które są takiego typu, jakiego jest wywołanie ref na jakiejś zmiennej typu int. x, jak wiemy, jest typu int. Ten ref od inta zwraca coś, co jest właśnie takiego typu reference wrapper od int. Zatem mój wektor temp będzie mógł otrzymać. Jako elementy tutaj metodą pushback upchnę do tego wektora na końcu kilka takich właśnie ref od x'ów. Tutaj ten x się w międzyczasie zmienia, ale to nie jest istotne. Najważniejsze, że jest to ref na intach. Zobaczcie, tak jak tutaj w komentarzu, o tego nie będę mógł zrobić. Taki ampersand x to, to nie jest ten typ, tak? To jest pobranie adresu, można powiedzieć, że jest jakaś taka referencja. Nie tutaj, pobierz adres x czy coś, ale to, to, nie, to, tak się, to nie ten typ. Nie, nie. Reference wrapper to jest o to. A ściślej ref od INTA to jest takiego typu. Ok? Jak teraz wywołam sobie te kolejne linijki: jeden pushback, drugi pushback, trzeci pushback. Przy okazji sprawdźmy, jakiego typu jest ref od X. Już tutaj nam znana funkcja type ID na ref od X i pobranie nazwy, co nam zwróci? A zobaczmy, co nam zwróci. O, widzicie, jest to reference wrapper. Odint, czyli dokładnie taki typ, jakiego oczekuje mój wektor. Hmm? Zatem pushback jak najbardziej tutaj zadziała w takim y, użyciu. No a teraz tutaj wyświetlmy wszystko, co zawiera ten temp. Zwróćcie uwagę. Cały for wyświetli 3 razy 14 No i teraz. Uff, blow might. E, zaraz jak to? Dlaczego 3 razy 14 Przecież tu dodałem 12, 13, 14. 14, nie. A jak to? Spokojnie. X się zmieniał, ale referencja pokazuje ciągle tę samą zmienną. Zatem, kiedy tu wyświetlam te elementy, to to nie jest int. 12, 13, 14 kolejny. Tylko wciąż ta sama referencja do tego samego, samego x'a. Zatem tam musi być 14, 14, 14, bo na końcu, po tym ostatnim pushbacku, w pamięci, którą tu x reprezentuje, jest 14. A my tu nie przekazywaliśmy X-ów, tylko właśnie ten reference wrapper na te inty. A więc bardzo dobrze, że się wyświetliło 3 razy 14. Tak miało być. x się w międzyczasie zmieniał. Ale wszystkie te elementy są de facto um, tym reference wrapper na ten sam obszar w pamięci, na tego samego x. -a. Stąd tak ma być. Trzy czternastki, to nie błąd. A na koniec coś kompletnie off topic. Ktoś mnie zapytał, jak utworzyć, jak określić typ funkcji, aby stworzyć obiekt funkcyjny, ale nie za pomocą słówka auto. Czyli wiem, jaką mam na przykład funkcję i chciałbym stworzyć obiekt funkcyjny do tamtej funkcji, ale nie znam auto, albo chciałbym określić ten typ. Auto i tak jest lepsze, ale dobrze jest rozumieć, jak coś takiego działa, jak to tam w bbh jest. O tym wyjaśniam. Popatrzcie. Tworzę sobie f, okay, która będzie jawnie typem funkcyjnym. Tworzę to w taki oto sposób. Zwróćcie uwagę. Function i tu jest tak int, który ma w nawiasie float i string. Int a w nawiasach zwykłych float i string. Taki dziwny obiekt funkcyjny o tak jawnie pokazanym typie. F będzie miał o taki typ. I co to oznacza? Ano, popatrzcie tutaj, temu f przypisuje fifi. A co to jest fifi? Idziemy do góry i widzimy, tu patrzcie, fifi. Zwracam int, a argumentem jest float i string. Funkcja fifi jest tak zdefiniowana. Coś tam wyświetlam, te elementy, i później yy, zwracam podwojony argument a. Nieważne, co ona robi, widzicie sami. Chodzi o to, iż fifi zwraca int, a argumentami są float i string. No to wracamy i jeszcze raz. Tworzę więc f, która jest jawnie typem funkcyjnym. Wcześniej mogę to utworzyć, ponieważ nie tworzę f na podstawie fifi. Chcę wcześniej sobie to f jakby zadeklarować. No i tu mówię, że będzie f typem funkcyjnym, który będzie zwracał int, nawiasy zwykłe, a argumentami dla tego typu funkcyjnego będzie float i string. Dokładnie taką konstrukcję typów, zwracane argumenty, argumenty ma FIFI i dlatego do f mogę przypisać FIFI. Okay? Co więcej, już dalej mogę te F wywoływać tak, jakby to było te Fifi, czyli F od 3 i 6, No to jest nic innego jak wywołanie Fifi od 3 i od 6. Możecie to sobie już tam dokompilować i sprawdzić, ale niech będzie. F działa, F staje się Fifi, działa, no i C out. Wyświetlamy trójkę, wyświetlamy cześć i zwracamy i również wyświetlamy szóstkę, czyli podwojoną trójkę. To tak zupełnie poza tym głównym tematem, ale ktoś zapytał, szkoda mi na sam taki fragmencik robić tam minutowego odcinka. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że referencja, którą wtłaczamy, przyda się do tego, by trochę uszczuplić kod, który tworzymy. Do zobaczenia, do usłyszenia.